Instytut Eliasza. Poradnik dla chrześcijan czasów końca. Część pierwsza. Uwaga! Materiał nie wiąże się z filozofią Preppersów i Bushcraftu, ani nie wiąże się ze szkoleniami survivalowymi. Jeśli szukasz takich wiadomości, to tu ich nie znajdziesz. Program przygotowany jest pod kątem biblijnym na temat survivalu dla chrześcijan czasów ostatecznych. Materiał przeznaczony jest dla ludzi, którzy powierzyli swoje życie Jezusowi Chrystusowi i są Jego wiernymi uczniami na co dzień. Jeśli nie wierzysz w Boga Jahwe, to nie słuchaj tego. Jeśli wierzysz w pochwycenie przed wielkim uciskiem, to nie słuchaj tego. Jeśli chcesz żyć swoim życiem i mieć spokój jak dotychczas, to nie słuchaj tego i po prostu się rozłącz. Na dobry początek. Czy warto być przygotowanym na różne okoliczności? Czy dobrą rzeczą jest myśleć o jakimś zabezpieczeniu na wypadek kryzysu, katastrofy naturalnej, czy też katastrofy spowodowanej przez przemysł i tak dalej? Czy w razie wybuchu wojny będę wiedział, jak sobie poradzić? Czy dobrze jest pomyśleć o bezpieczeństwie w czasie pokoju i mieć przygotowane różne plany awaryjne? Czy dobrze jest posiadać różnoraką wiedzę, praktyczne umiejętności terenowe, survivalowe, rolnicze, hodowlane, myśliwskie i tak dalej? Przecież nie ma wojen w naszym kraju. Prawie wszędzie panuje pokój. A u nas w Polsce wszystkiego jest pod dostatkiem. Wieści wojenne zawsze będziemy słyszeć i zawsze gdzieś będzie jakiś konflikt. Czy warto być gotowym i czujnym? Jestem głęboko wierzącym człowiekiem w Boga, w Jezusa Chrystusa i wiele lat temu powierzyłem Jemu swoje życie i kroczę za Panem moim, Jezusem Chrystusem. Wielu chrześcijan mówiło mi, że postawa, którą reprezentuję, jest wyrazem mojej niewiary w stosunku do Boga, bo przecież On o wszystko się zatroszczy. Prawdą jest, że Bóg się o nas troszczy. Jest jednak jedno wielkie ale. Najwyższy działa we wszystkim ku dobremu z tymi, którzy Jego znają i miłują. Tylko z tymi, którzy Go znają i miłują. Z tymi, którzy wylewają przed Nim swoje serce. Przeczytajmy pewien werset. A wiemy, że wszystko współdziała dla dobra tych, którzy miłują Boga, to jest tych, którzy są powołani według postanowienia Boga. Tych bowiem, których On przedtem poznał, tych też przeznaczył, aby się stali podobni do obrazu Jego Syna, żeby On był pierworodnym między wieloma braćmi. Dziś wśród wierzących w Boga bardzo niewielu ludzi ma osobistą relację z wiekuistym. Nie ma co mówić o powołaniu, jeśli brak jest żarliwej miłości do Wszechmogącego. Jeśli nie masz głębokiego poznania Jezusa Chrystusa, to nie wejdziesz do Królestwa Niebios. Nie ma się co oszukiwać, że jakoś to będzie, bo nie będzie. Kto zna Syna, ma życie wieczne. Kto Go nie zna, nie będzie zbawiony. Nie każdy, kto do mnie mówi: Panie, Panie, wejdzie do Królestwa Niebios, lecz ten, kto czyni wolę Ojca mojego, który jest w niebiosach. Tego dnia wielu mi powie: Panie, Panie, czy nie prorokowaliśmy w Twoim imieniu? Nie wyrzucaliśmy demonów w Twoim imieniu? Czy w Twoim imieniu nie dokonywaliśmy wielu dzieł mocy? Wtedy ja im powiem prosto w twarz: Nigdy was
nie znałem. Odejdźcie precz ode mnie, wy, którzy czynicie bezprawie. Pan Jezus w wielu miejscach zachęcał uczniów do przygotowań na czas sądu nad Izraelem. Zostawił im wiele wskazówek, bardzo konkretnych, i oni się do nich zastosowali. Przeżyli i słowo dalej głosili. Kiedy wojska Tytusa, księcia cesarskiego syna, zaczęły otaczać Jerozolimę, wszyscy wierzący w Mesjasza Jeszuę uciekli do Peli. Dlaczego? Bo poważnie podeszli do słów mistrza i nie mówili między sobą, że to taka przenośnia i metafora. Gdy zaś ujrzycie Jerozolimę otoczoną przez wojska, wówczas wiedzcie, że przybliżyło się jej zburzenie. Wtedy mieszkańcy Judei niech uciekają w góry, a ci, którzy są w obrębie miasta, niech wyjdą z niego, a mieszkańcy wsi niech nie wchodzą do niego, gdyż dni te to dni odpłaty, aby się wypełniło wszystko, co jest napisane. Biada brzemiennym i karmiącym w owe dni, będzie bowiem wielka niedola na ziemi i gniew nad tym ludem. I padną od ostrza miecza i zostaną uprowadzeni do niewoli do wszystkich narodów. A Jerozolima będzie zdeptana przez pogan, aż dopełnią się czasy pogan. Dzisiejsze Koloseum nosiło kiedyś inną nazwę, mianowicie Amfiteatr Wespazjana. Zresztą historia nazwy Koloseum to inny ciekawy temat. Ten obiekt zbudowali Żydzi, którzy zostali uprowadzeni do niewoli po pierwszej wojnie żydowskiej 66-74. Jest to niemy pomnik upadku starożytnej Judei, który zaświadcza o prawdziwości słów wypowiedzianych przez Jezusa. Jak to możliwe, że obecnie tak lekko traktujemy sobie inne wskazówki naszego Pana i Boga? Popatrzmy jeszcze na starożytny Izrael. Dostali oni obietnicę, że wejdą do ziemi miodem i mlekiem płynącej. Kiedy dotarli do niej po 40 latach wędrówki po pustyni, Bóg, ten sam, w którego my wierzymy, powiedział im, że muszą tę ziemię zdobyć dla siebie. Pan Jezus szedł z nimi w obłoku chwały i przed Jerychem Jozue spotkał się z Jezusem wojownikiem. Usłyszał od niego, że on przyszedł, aby walczyć z wrogami Izraela. Czy my również jesteśmy gotowi walczyć o Boże obietnice dla naszego życia? Czy jesteśmy gotowi podjąć odważne działanie, kiedy usłyszymy wezwanie od Ducha Świętego? Przecież leniwi i gnuśni Królestwa Bożego nie odziedziczą. Duża większość jest jak małe, kapryśne dzieci, które tak utyły poprzez konsumpcyjny tryb życia i komfort, że stali się otępiali w swym myśleniu i działaniu. Popierają humanistyczną moralność, a w swych ocenach opierają się na sentymentach zamiast na prawie Bożym. Wmawiają sobie, że Pan Bóg się o nich zatroszczy, zapominając o tym, że oni też mają konkretne zadania do wykonania. Pan Jezus w Księdze Objawienia Apokalipsy, w liście do Filadelfii, mówi do tamtego zgromadzenia, czyli Kościoła, w ten sposób. Ponieważ starannie się zajmowałeś, opiekowałeś się, zachowywałeś słowo, te o wytrwaniu, pomimo prób i niedoli przy mnie, ja również starannie się zajmę, zaopiekuję się, zachowam ciebie od godziny, doświadczenia, próby
pokusy, mającej przyjść na całą zamieszkałą ziemię, aby wypróbować, przetestować zamieszkujących ziemię. Biblijna zasada siewu i zbioru to duchowe prawo w duchowym świecie. Co zasieję, to będę zbierał. Bóg współdziała z nami, ale to my mamy zrobić pierwszy krok w Jego stronę. On będzie nas ćwiczył, testował i doświadczał na różne sposoby, aby nasza wiara była niewzruszona w obliczu trudności i złych okoliczności. Mesjasz mówi, że przyjdą na końcu czasów trudne chwile, doświadczenia i prześladowanie. Jednak fałszywi prorocy i nauczyciele głoszą o tych czasach teologię, ucieczkologię, o pochwyceniu przed uciskiem. Powoduje ono spustoszenie w wierze i zwiedzenie w Kościele. Nigdzie w Biblii nie ma ani słowa o pochwyceniu przed uciskiem. To jest XIX-wieczna filozofia, która przywędrowała z Wysp Brytyjskich. Mowa o takim pochwyceniu opiera się na spekulacjach. Ta doktryna usypia ludzi, powoduje zgnuśnienie i lenistwo, daje fałszywe poczucie uspokojenia. No bo przecież Bóg mnie i tak zabierze z ziemi przed uciskiem. Nie muszę się o nic martwić, mogę sobie spokojnie żyć po swojemu. Bóg odpowiada na żarliwe wołanie, na działanie, a nie na lenistwo czy opieszałość. Więcej o tym opowiem przy okazji kolejnego odcinka Księgi Objawienia Apokalipsy, kiedy będzie mowa o czterech pieczęciach. Czy Izrael został pochwycony z Egiptu przed 10 plagami, czy też był w pośród sądu Bożego, który był nad Egipcjanami, w pośród tych 10 plag? I tutaj potrzebna jest mądrość i zastanowienie się. Dwie plagi dotknęły ludu Bożego tak samo jak Egipcjan. Przed 7 plagami lud Boży został ochroniony w cudowny sposób. A jedna plaga wymagała zadziałania z ich strony, wymagała ich posłuszeństwa, aby śmierć nie weszła do ich domu. Rozumiemy? Pan Jezus mówił do swoich uczniów o doświadczeniach, próbach, cierpieniu i zwyciężaniu. Obudźmy się z humanistycznego chrześcijańskiego snu i dostrzeżmy, ten Jezus Chrystus, w którego wierzymy, przychodzi jako wojownik, aby zgładzić wszystkich swoich wrogów. To nie jest lalusiowaty hipis. To jest El Gibor, Bóg wojownik, bohater. Poczytajmy Księgę Izajasza, Ezechiela, Joela, Zachariasza i Apokalipsę. Podczas powrotu Mesjasza baranka już nie będzie, ale groźny lew. Jedno ze znaczeń imienia słowa Jahwe to ten, który działa z żarliwą pasją. Myślę, że jednym z powodów, dla których Bóg wybrał język hebrajski, to jego żywotność, elastyczność i działanie. Większość słów w nim zawarta to czasowniki, a większość rzeczowników jest odczasownikowa. Imiona zawsze opisują działanie i charakter. Ten fakt już coś nam uzmysławia. Dlatego kiedy ktoś mówi, że ma wiarę, ale nie idą za tym czyny, to zwodzi siebie i innych. Wierzący, którzy poklepują się po ramieniu i mówią, że wszystko jakoś będzie dobrze i tak dalej,
którzy śpiewają pieśni pacyfistyczne, sentymentalne, ckliwe i trzymając się za ręce mówią o pokoju, podczas gdy my wszyscy jesteśmy zaangażowani w duchową wojnę, czy nam się to podoba, czy nie. Tacy wierzący są jak chrześcijańscy hipisi, których ja nazywam hipijanie. Nasz Pan Jezus jest wojownikiem, królem, sędzią i wykonawcą wyroków sądowych nad tym światem. Jak podaje Izajasz w 63 rozdziale, jego szata jest zbryzgana krwią buntowników i wrogów. Przecież to on sam zmiażdży, dosłownie, armię tego świata, które staną przeciw niemu do walki. Hipijanie oczekują na długowłosego lalusia o błękitnych oczach, który przyjdzie do nich na bosaka z rozanielonym obliczem na twarzy, który usiądzie z nimi wokół ogniska i wszyscy razem zaśpiewają pieśni o pokoju, o miłości i może nawet zapalą fajkę pokoju. Halo! Co się z nami stało? W jakiego Jezusa wierzymy? Na jakiego Jezusa czekamy? Czy aby na pewno na tego, o którym mówi Biblia? A na zakończenie, jeśli jesteś osobą, która jednak nie do końca poznała się z Jezusem, to proponuję teraz taką rzecz. Kimkolwiek jesteś, czy wierzący, czy niewierzący, to poproś Pana Jezusa, aby objawił Ci się w Słowie Bożym. Przeczytaj całą Ewangelię Marka. Przeproś Boga za swoje grzechy. Poproś Boga, aby zaczął Cię zmieniać i zacznij naśladować Jezusa Chrystusa. Czytaj Biblię. Tam jest wiele wskazówek do prawdziwego życia. Jak zrobisz to szczerze, to gwarantuję Ci, że Jezus Chrystus będzie realnie obecny w Twoim życiu. Do zobaczenia.